Jak pewnie wiecie, w naszym Brawl Stars update'cik. Update'cik można powiedzieć, że taki świąteczny. I w nim dochodzą dwie postacie. I dzisiaj o tych postaciach. Byron oraz Edgar. Są to postacie bardzo ciekawe. Dzisiaj skupimy się na fabule tych postaci. Przedstawię wam, kim dokładnie te postacie są. Nie będziemy tutaj mówili o ich statystykach, bo to nie ten temat odcinka. Dzisiaj fabularnie, dzisiaj prawdziwie, nic zmyślania, tylko szczera prawda o tych postaciach, czyli wszystko, co o nich wiemy i co możemy się na ich temat oczywiście również domyślać. Oczywiście zaczniemy sobie od postaci, którą dostajemy, można powiedzieć, że za darmo, w formie takiego prezentu świątecznego, no bo w sumie jak już te święta są, no to i prezent od Brawla w formie tutaj oczywiście zadymiarza. I tu będzie zadymiarz, którego można trochę do Grincha, trochę do Ebenezera, Scrooge'a porównać. Dlaczego? Cóż, jest to nikczemny sprzedawca, który można powiedzieć, że jest takim sknerusem, chce wyłudzić pieniądze i zarobić ich jak najwięcej. Cóż, taka typowa osoba, która no świąt za bardzo nie lubi, ich można powiedzieć, że nienawidzi, no i na pewno w okresie świątecznym raczej ta postać nie świętowałaby, raczej chciałaby po prostu sobie zarobić i ogólnie możemy w sumie domyśleć się, że mimo, że to nie jest powiedziane dokładnie, ale można się domyślać, że ta cała postać po prostu świąt nienawidzi, a nienawidzi ich z faktu, że po prostu w tym okresie nie może sobie zarabiać, a wiadomo, że takie osoby, takie nastawione totalnie na pieniążki, no takie dni, gdzie nie można zarabiać, traktują jako dni po prostu okropne. Jednak co wiemy jeszcze na temat postaci? Cóż, wiemy, że ta postać dołącza do dwójki naszych zadymiarzy, do pewnego duetu i ten duet staje się teraz trio. Jak myślicie, o kogo tu może chodzić? Macie sekundę na napisanie na dole w komentarzu. No dobra, minęła sekunda, także odpowiadam wam. Będzie on członkiem legendarnego teraz już trio, bo wcześniej to było duo Piper i Barley'a. Tak to wszystko wynikło. Oczywiście, kochani, swoją drogą tutaj mała autoreklama. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to zachęcam was do wsparcia kodzikiem do sklepie Brawl Stars. A teraz wracajmy dalej do materiału. Możemy powiedzieć w sumie, w skrócie, że ta postać jest również bezwzględna i tak łasa na pieniądze, że zrobi totalnie wszystko dla nich. Ponieważ dowiadujemy się między innymi, że ta postać jest w stanie sprzedać nam wszystko, czego potrzebujemy i może wzmocnić nasz ekwipunek, ale może też po prostu sprzedać coś, dzięki czemu zniszczymy naszych wrogów. I to jest taka sprzedalska postać, że ona w sumie nawet jakby sprzedawała, powiedzmy, mamy wojnę między, powiedzmy, nie wiem, Leonem i Sandy, te dwie postacie walczą przeciwko sobie, no to ta postać byłaby taka sprzedalska, że po pierwsze sprzedałaby ekwipunek dla Leona, żeby mógł pokonać Sandy, ale jednocześnie sprzedałaby ekwipunek dla Sandy, żeby pokonała Leona, no bo najważniejsze jest to, żeby zarobić, nieważne kto wygra, po prostu ta postać robi wszystko, żeby zarobić i to jest najważniejsza rzecz, jaką w sumie musicie o niej wiedzieć, no i fakt, że jest po prostu mega taka nikczemna. Do tego, to jest w sumie ciekawa kwestia, co teraz wam powiem i nie wiem, czy to zostało zrobione celowo, ale można się domyślać, że mógł być taki zamiar. Chociaż może to jest moja taka trochę teoria nad wyrost, ale cóż, ta postać ma atak, który zadaje wrogom obrażenia w czasie, albo stopniowo leczy sojuszników. Obrażenia w czasie, stopniowe leczenie. Cóż, można to nawiązać trochę do Ebenezera Scrooge'a. Jak pewnie pamiętacie, w naszej historii, naszego tutaj, no, również trochę można powiedzieć nikczemnego sprzedawcy, a również była historia podobna i związana z czasem. Jednak czemu nawiązuje tutaj do tego czasu i zadawania obrażeń? Cóż, Ebenezer kiedyś w przyszłości i na chwilę obecną, kiedy wszystko, cała ta fabuła się zaczynała, był osobą, jak pewnie wiecie, po prostu taką nikczemną, nikogo nie lubił i po prostu był złym człowiekiem. Dlatego też można powiedzieć, że to są właśnie te obrażenia w czasie, które on zadaje. Czyli takie obrażenia, które zadawał po kolei każdemu człowiekowi, nie patrząc na emocje, po prostu robiąc wszystko, żeby tylko się dorobić. A to leczenie, które jest również stopniowe sojuszników, można nawiązać już do tego etapu, kiedy odmienia się już w tą lepszą wersję i po prostu to leczenie to jest jakby naprawianie dawnych ran. Wiem, trochę nad wyrost to może przemyślałem, no ale sami jak się trochę nad tym zastanowicie, no to ma to jakiś sens, ok? Umówmy się, że ma. Przejdźmy teraz do dalszych informacji.
Możemy dodać do tej postaci jeszcze dwie takie informacje, które nie są jakoś mega fabularne, ale również można trochę je nawiązać. Między innymi jest fakt, że jego super atak to jest taka jakby fiolka, która po pierwsze leczy sojuszników, a po drugie zadaje obrażenia wrogom, więc to można właśnie nawiązać do tej ala jego podróży w czasie. No i ten drugi fakt, że jest mityczny. A że jest mityczny, to tak opowiedziałem wam informacja dla tych, którzy nie wiedzą. No i co? Przejdziemy teraz sobie do Edgara. Słuchajcie, tutaj roz przyszłości. Chciałem was poinformować, że w moim sklepie trwało obecnie drop świąteczny. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to linka macie na dole w opisie, a teraz wracajmy do naszego materiału. Jeżeli pamiętacie i oglądaliście ostatni odcinek z serii, w której przedstawiam wam tak jakby fabuły naszych postaci i oglądaliście sobie filmik o Colette, jeżeli nie, no to możecie sobie nadrobić w prawym górnym rogu, mam nadzieję, że nie zapomniałem, ale macie linka, no to ta postać jest dosyć szalona i pracuje w sklepie z gadżetami. Czemu do tego wracam? Czemu to poruszam? Cóż, Edgar również pracuje w tym samym sklepie, razem z naszą Colette. Ciekawe, Edgar jest nastolatkiem, ale takim nietypowym, można powiedzieć, że taki trochę emo z niego jest. No i de facto trochę smutny fakt o nim. Jest on trochę nerwowym nastolatkiem, więc zbyt łatwo z nim byście się nie dogadali. Jeśli chodzi o stylówę i design naszego tutaj Edgara, to nie jest on przypadkowy. Można powiedzieć, że inspiruje się on trochę naszym Mortisem, naszym mrocznym Mortisem. A dlaczego? Cóż, nasz tutaj Edgar chce być po pierwsze cool. Dużo osób, dużo nastolatków chce być cool, więc można go zrozumieć. Drugi fakt jest taki, że chce być tajemniczy. Jednak to... Co ironio, no niestety, ale nie do końca mu wychodzi i zamiast bycia tajemniczym, to po prostu wygląda trochę dziwnie i ja bym się trochę go bał, jakbym w realu go spotkał, w sensie może nie tyle, że bał, ale jakbym na niego spojrzał, to bym raczej próbował go unikać, bo wygląda naprawdę dziwnie, a nie cool i tajemniczo, tak jakby chciał, żeby wyglądał. Naszego Edgara również oczywiście zaliczamy do zadymiarzy zimowych i jest on dosyć szybkim zadymiarzem, co prawdopodobnie oznacza, że trenuje jakieś sporty zimowe, ponieważ może się poruszać mega szybko na mapie. Prawdopodobnie, co on mógł ćwiczyć? Wspinaczki po górach, bieganie? Dajcie znać na dole w komentarzach, co myślicie, że mógł ćwiczyć, ale może jakieś sztuki walki też ćwiczył, bo jak pewnie zauważyliście, robi on ataki wręcz swoim szalikiem. Wow, naprawdę prawdziwy trochę, można powiedzieć, że ninja z niego. To moje wcześniejsze nawiązanie do wspinaczek po górach może mieć trochę sensu. Być może on nie tyle co się wspinał, ale nawet skakał po tych górach, ponieważ podobnie jak u Daryla, jego super atak sam się ładuje i pozwala skakać mu przez przeszkody, które znajdują się na mapie, aby zbliżyć się do swojej ofiary. Więc w sumie to skakanie, bieganie po górach niczym jakaś kustka brzmi trochę realnie, biorąc pod uwagę, że to są zadymiarze, co nie? Zadymiarze zawsze mają jakieś dziwne i szalone historie. Swoją drogą, jeżeli spojrzymy bliżej na tego zadymiarza, to zauważymy, że jest troszeczkę podobny do naszego Mortisa. Już o tym trochę wcześniej wam wspominałem, ale co o tym myślicie, kochani? Dajcie znać na dole w komentarzu, czy waszym zdaniem może mieć powiązanie z naszym Mortisem. Czy może być jego dzieckiem, czy może być jego krewniakiem, kuzynem, coś w tym rodzaju? Dajcie znać na dole w komentarzu, bo jestem ciekawy, co myślicie na ten temat, bo według mnie jest on dosyć do niego podobny, zresztą ten tajemniczy look i w ogóle to wszystko. Wow, naprawdę mega. I swoją drogą, jak myślicie, jakie relacje łączą naszego Edgara z Colette? Bo jak wiemy, pracują razem, więc być może są znajomymi z pracy, a być może kolegują się poza pracą, a może coś więcej. Cóż, na razie tego nie wiemy i niestety nie jest to pewne, ale jedno jest pewne. Jeżeli chcecie ze mną pograć lub sobie porozmawiać, to zapraszam was bardzo serdecznie na Discorda. Linka macie na dole w opisie. Tam można ze mną sobie porozmawiać, popisać na temat Brawla, na różne inne tematy, więc serdecznie was tam zapraszam, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i hej!